Dziękuję bardzo, moi kochani. Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu z całego serca, że mogę mówić Słowo Boże. Bo kiedyś w moim życiu był taki czas, że nie mogłem mówić. Kiedy poznałem prawdę Bożą, to miałem 17 lat, jak się ochrzciłem. I kochani moi, chciałem opowiadać, zwiastować, mówić i nie mogłem. Robiłem się czerwony, bałem się, żyły tu mi stawały tak i się jąkałem. Ale potem Pan Bóg uczynił cud, że mogłem mówić. I dlatego dziękuję Mu za to bardzo. Przewożę serdeczne pozdrowienia z mojego zboru, przepraszam, z moich 5 zborów w Ostrawie. Bo w Ostrawie jest 5 zborów. I mamy raz do roku zjazd wielki w Domu Kultury, gdzie się te wszystkie zbory zmieszczą tam nareszcie. I wszyscy Was pozdrawiają. I ja zabiorę wasze. Dziękuję pięknie, dziękuję bardzo. W moim zborze to się nazywa zbór Mariańskie Hory. Tak po czesku, bo tak się nazywa dzielnica miasta, Mariańskie Hory. Czyli Mariańskie Góry, no coś takiego w polskim języku. I tam mam swoją klasę i w mojej klasie są 4 języki. Polski to ja, czeski to oni, słowacki to oni, śląski to oni. I wiecie, co jest ciekawe? Każdy mówi w swoim języku. Ale każdy każdego rozumie. Wszyscy się rozumieją. Także to jest piękne właśnie. Chciałbym, moi mili, abyśmy otworzyli Słowo Boże i tam drugi list apostoła Piotra. Jeszcze raz przeczytam to, co na wstępie było przeczytane. Drugi list apostoła Piotra, rozdział 1 i od wiersza 3 i wiersz 4. I pisze tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do czego jeszcze? Do pobożności. Czyli można jakim być? Pobożnym. Tak jest. Kochani moi, w szkole podstawowej w Nisie kiedyś, bo tam kiedyś mieszkałem, naśmiewano się ze mnie. I miałem różne przezwiska. Jedno z tych to było pobożny. Nazywali mnie pobożny, ksiądz, biskup, święty. No jak tylko mogli, tak mnie przezywali. Kiedyś poskarżyłem się mamie, miałem wtedy może 12-13 lat. Moje mamo przezywają mnie. Jak? No tak. No to bardzo ładnie cię nazywają, prawda? I kochani moi, pragnąłem być pobożnym kiedyś, tak? Pragnąłem być świętym, być w niebie. Kiedyś chciałem być ministrantem, nie wyszło mi. Chciałem być księdzem, też nie wyszło, ale potem wyszło, prawda? Skończyłem seminarium duchowne w Podkowie Leśnej w latach 80. i wyszło. I dzięki Panu Bogu. Obsługuję w Polsce 17 zborów. Od Wrocławia aż do Aleksandrowej pod Krakowem. I jeżdżę z wielką radością. Czasami wstaję o 4 rano, w 3:30, to jak dzisiaj prawie tak stałem, prawda, żeby tu przyjechać. Ale czasem jadę w piątek już do dalekiego zboru, żeby tam służyć też. Także nie wyobrażam sobie nieba bez opowiadania w niebie o tym, jaki Pan Bóg tu był dobry na tej ziemi dla nas. Bo każdy ma doświadczenia z Bogiem, prawda? Tak. Tam się nie skończy opowiadanie o Panu Jezusie tak wspaniałym. Tam się dopiero zacznie to niebiańskie opowiadanie, prawda? Tak. Do życia i do pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się kim? Uczestnikami czego? Boskiej natury. Kochani moi, czy jest to możliwe, aby człowiek grzeszny, śmiertelny miał boską naturę? Czy jest to niemożliwe? Jak myślicie? Jest to możliwe. Gdyby nie było to możliwe, to by co takiego? To by nie było tak napisane, tak? Ale trzeba w to uwierzyć, a Pan Bóg wtedy to spełni w naszym życiu. Tak, kochani nasi. Abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Możemy mieć boską naturę. Czyli boski, co możemy w sobie mieć? Charakter, tak.
Czasem się mówi człowieku, jaką ty naturę masz, co ty robisz, prawda? Czyli brak mu boskiego charakteru. Możemy mieć Boży charakter w naszym grzesznym ciele, tak? Apostoł Jan pisze, otwórzmy pierwszy list Jana i tam pięknie pisze w 3 rozdziale, pierwszy list Jana, rozdział 3. Kiedyś miałem tu kazanie na temat, że nie musimy grzeszyć i pisze tak, 6 wiersz. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Kto grzeszy, nie widział go, ani go poznał. I wiersz 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Dlaczego? Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, bo z Boga się narodził. Tak. My w grzesznym ciele nie musimy grzeszyć wcale. Możemy mieć boską naturę. Możemy mieć charakter Chrystusowy. Tak. A czy znamy takich ludzi z Pisma Świętego, co posiadali charakter Chrystusowy, czy nie znamy takich? Znamy. Są tacy w Biblii, co mieli Boży charakter. Otwórzmy, kochani, moje Ewangelię Łukasza i tam rozdział 18. Może wcześniej Mateusz, rozdział 19. Ewangelii Mateusz, rozdział 19. I tam pisze o pewnym człowieku, po którym wydawałoby się, że ma charakter Chrystusowy. Jak na końcu zobaczymy, albo sobie przypomnimy. I może od wiersza 16. A ktoś przystąpił do niego i rzekł mu: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby co takiego? Otrzymać żywot wieczny. Było to bardzo piękne pytanie, bardzo mądre, bardzo ważne pytanie, skierowane w bardzo ważnym czasie, do bardzo ważnej osoby, prawda? No a Pan Jezus co mu mówi? Czemu pytasz mnie, co jest dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. Dlaczego Pan Jezus tak powiedział mu? Dlatego, że człowieka od urodzenia nie ma nigdy dobrego. Bo jaki człowiek się rodzi? Grzeszny. Jaki jeszcze? Egoistyczny. Więc nie jest dobry. Tak. Bo ma grzeszną naturę. Ale w tej grzesznej naturze może być Boży charakter. Tak. Jeśli mu na to pozwolimy. No i wtedy Pan Jezus mówi, przestrzegaj przykazań. I ten bogaty młodzieniec się pyta, Panie, jakich przykazań? Dlaczego on się pyta Żyda, jakich przykazań? Dlatego, że Żydzi mieli bardzo dużo przykazań różnych, różnego rodzaju. Były przykazania jakie? No ten dekalog to jest ten, to są te moralne, podstawowe przykazania. Jakie były jeszcze? Ceremonialne były przykazania, w których mieściły się przepisy jakie? Kapłańskie, świątynne, ofiarnicze, prawda? Potem był tak zwany zakon ziemi. Kiedy ziemię uprawiać, czym uprawiać, w jakim czasie, tak? Potem był zakon wojenny też, potem był zakon mężowy, męski zakon, prawda, tak? Potem był jeszcze jaki zakon? Higieniczny, położniczy, to co dzisiaj jest 3 miesiące wolne po urodzeniu dziecka, matka ma, to dawno w Biblii to było, już dawno temu, prawda, tak? Także tych przykazów było bardzo dużo i ten bogaty może nie się pyta, Panie, jakich przykazów? I wtedy co Pan mu na to odpowiedział? Wymienił mu, wyszczególnił mu niektóre z 10 przykazań. Z tych 10 przykazań, prawda? Co on na to powiedział? Panie, od jakiego czasu to przestrzegam? Od młodości. Tutaj młodzież jest, prawda? Cieszę się, że są młodzi. Może od waszych czasów przestrzegał ten bogaty młodzieniec takich przykazań. Może jeszcze wcześniej, prawda? I dalej, jaka rozmowa była? Mówi mu młodzieniec, Panie, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze brakuje? I wtedy Pan Jezus tak spojrzał łaskawie i co powiedział? Wiersz 21 mówi o tym. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być jaki? Doskonały. Czyli można mieć doskonały charakter w naszym grzesznym ciele. Tak. Idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz co miał? Gdzie? Skarb w niebie. Gdzie ani złodziei nie ma, ani kogo. Ani moli nie ma, co gryzą to, prawda? Tak. A potem przyjdź i co dalej? I naśladuj mnie. Kochani moi, taką ofertę piękną dostał, to on podskoczył z radości i co powiedział? Panie, idę już za tobą, tak czy nie? Co powiedział młodzieńcze, co powiedział?
zasmucił się i odszedł, prawda? Przykre, jest bardzo przykre. Odszedł zasmucony. Szkoda. I moi mili, tak mi się wydawało, że mam Boży charakter, nie? Że pyta się bardzo mądrze, bardzo dobrze, o bardzo mądrą rzecz się pyta. A jak się zachował? Egoistycznie. To nie Boży charakter, to diabelski charakter. Ale czytajmy jeszcze o tym bogatym młodzieńcu Ewangelii Marka, tam rozdział 10, od wiersza 17. Tam jeszcze coś więcej ewangelista Marek o nim pisze. Rozdział 10, od wiersza 17. I pisze tak. A gdy się przybliżył w drogę, przybiegł ktoś i upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jak się ten młodzieniec zachował przed Chrystusem? Upadł na kolana. O czym to świadczy? O wielkiej pokorze, prawda? Żeby przed kimś na kolana upaść i prosić go o coś, to trzeba być bardzo pokornym człowiekiem. Prawda? Wydawałoby się, no ma Boży charakter. Ale potem wyszło na wierzch, jaki miał ten charakter. Ale otwórzmy jeszcze Ewangelię Łukasza. I tam 18 rozdział. Coś jeszcze więcej Łukasz dodaje na ten temat. Bo wiecie, każdy ewangelista na coś innego zwróci większą uwagę. Ewangelista Łukasz, 18 rozdział. I tam też wiersz 18 i pisze tak. I zapytał go pewien, kto taki? Dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Kim on był, ten bogaty młodzieniec? Dostojnikiem. O, to jest coś poważanego, coś wielkiego, prawda? To jest taka moda być kim dzisiaj? Bardzo bogatym i mieć wysokie stanowisko, prawda? O, to jest dostojnik. No i wydawałoby się, no takich ludzi potrzeba nam do Królestwa Bożego, prawda? Do misjonowania. No ale trudno, nie chciał podzielić się niczym z nikim. To jest straszny charakter, mój pan. Bardzo straszny, diabelski charakter. Powiem wam takie doświadczenie. W Cieszynie i polskim, i czeskim, jeszcze jak były tam paszporty, wiecie, szło się przez paszporty, nie? To kolejki były strasznie długie. No i idę kiedyś i patrzę się, co się dzieje na tym punkcie celnym, tam na tej rzece Olza w Cieszynie. I patrzę się, siedzą mężczyźni, kobiety z dziećmi, z torbami, z bagażami na tych holach, na tych korytarzach, ani przejścia nie ma dla ludzi, tak. I patrzę, co się dzieje, czy strajkują, czy to tam dużo ludzi było, siedzi, na tych betonach siedzieli tam. Pytam się celnika czeskiego, prosim was, co się tam dzieje? Proszę pana, co tam się dzieje, co tam jest? Co to za ludzie? A słyszałem taki odgłos, akcent rosyjski od tych ludzi, co tam siedzieli. A on mówi, wie pan co, to są Czeczeńcy. Uciekają z Czeczeni. Aha, no tak, tam domy bombami rozwalone, prawda, i czekają na azyl polityczny. No szkoda ich, no ale trudno. Idę dalej. Przeszedłem ten most, Olzę, rzekę i szukam coś po czeskiej stronie. Szukam pierwszego, lepszego sklepu spożywczego. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałem sobie, może to są ludzie muzułmani, może to są buddyści, bo z tych właśnie stron wschodnich, prawda, tam tacy są, nie zobaczą Boga naszego, chrześcijańskiego. Tak. No i mówię do tej pani sprzedawczyni, prosim was, muszę tu u was nechać moje taszki, czyli proszę pani, czy mogę u pani zostawić moje bagaże? Ona mówi, może pan. To dobrze, zostawiłem u nich moje torby. Mówię, niech pani mi sprzeda dwa wiaderka sałatki zeleninowo-bramborowej. To się mówi po polsku ziemniaczano-jarzynowa, tak? No właśnie, pamiętam jeszcze tą nazwę polską. No i moi mili, ona mówi, ja mówię, niech pani mi sprzeda jeszcze dwie reklamówki takie, te duże reklamówki bułek. Ona mówi, panie, to pan wesele ma?
I on mówi, nie pani, nie mam wesela, ale tam są ludzie głodni, siedzą na tej celnicy, tam głodni ludzie. Trzeba im dać jeść. Wiecie, co ona mi wtedy powiedziała? On mówi, panie, to pan w niebie będzie za to. Tak. A ja mówię, prosim was, czyli proszę pani, to byłoby za lekko do nieba za to iść, prawda? Dwa kibelki, dwa te wiaderka, kupić sałatki, może ze 100 bułek i do nieba za to, tak? To by tam się chyba każdy dostał, nie? Bez zmiany charakteru. Ja mówię, nie proszę pani, jest inny sposób dostania się do nieba. A jaki sposób? Proszę pani, musi pani uwierzyć w Pana Jezusa, przyjąć Jego sposób zbawienia nas i naśladować Go. A to dobrze, to niech pan idzie tam i daje te bułki. No i ja idę, proszę was, z tymi bagażami i zatrzymuje mnie celniczka czeska. I mówi, panie, dokąd pan idzie? Ja mówię, no proszę pani, tam są głodni ludzie, chcę dać jeść. To se ne smi, czyli to się nie śmie robić, to nie wolno. I mówi, jak to nie wolno? Ja im daję jeść. Nie, proszę i spadki, z powrotem. A ja ją tak mijam, wiecie, i idę. A wiecie, co ona robi? Ona ma obowiązek. Kogo zawołać? Straż graniczną. I zawołała polskich i czeskich żołnierzy. I oni z karabinami za mną. Tak. Ściągnęli z ramienia i tak trzymają, kochani. A ja się patrzę, ojej, to ja szybciej, to oni szybciej. Co to za przestępca jakiś, prawda? Ucieka przed karabinami, gonią. Ja szybko te drzwi otwieram na tą harę, na ten punkt celny, prawda? I, a ci tam siedzą, nie? A ja im daję na ich kolana. Mówię, macie, jedźcie to, a dzielcie się. Wiecie, co oni wtedy zrobili? Tak ręce składają do Pana Boga. I mówią tak, spasiba, spasiba. Czyli po rosyjsku, dziękuję, dziękuję. Kochani, tak. Pomyślałem sobie, niech zobaczą, jak jest nasz Pan Bóg, nie Budda, jakiego oni wierzą może, ale nasz Pan Bóg chrześcijański, wieczny, żywy, ma taki charakter. Tak. I się obejrzałem na tą celniczkę, co naprowadziła tych żołnierzy do mnie, za mną, a oni tak z karabinami, ja nie wiem, czy będą mnie aresztować, czy co. I ja mówię do niej, prosi was, co sam szpatnego udziela. Czyli proszę pani, co ja złego uczyniłem? Ona mówi, no dobra, no idźcie sobie, idźcie sobie, idźcie sobie. No i poszedłem, kochani. Potem spotykam się z jednym kamieniarzem, kolegą, który wiózł mnie jego autem, żebym tam wykuł litery dla niego też na cmentarzu. No i mu to opowiadam. Wiecie, co on powiedział? To tobie nie było szkoda dać paręset koron czeskich za te bułki i za te sałatki. Ja mówię, słuchaj, jakie szkoda? Czy to jest szkoda? Czy ja majątek straciłem? Kochani moi, taki był ten bogaty młodzieniec. Miał tyle majątku, a nikomu nie chciał dać. W niebie nie będzie żadnego egoisty. Żadnego. Ale wiecie co? Otwórzmy jeszcze Ewangelię Łukasza i tam rozdział 19. Dowiemy się, przypomnimy sobie o pewnym człowieku, też bogatym, co rozdał połowę majątku dla ubogich, kochani moi. A może znali się z tym bogatym młodzieńcem, prawda? No bo jacy ludzie znają się między sobą? Bogaci się znają, prawda? Lekarze się znają między sobą, adwokaci, kamieniarze i inni też. No i tutaj pisze o pewnym też bogatym człowieku. Rozdział 19. A wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem, jak się nazywał? Zacheusz. Co robił ten Zacheusz? Przełożony nad kim był? Nad celnikami, tak? A mnie też celnicy gonili i ci żołnierze, prawda? Z tymi karabinami. Pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu czego? Małego wzrostu, prawda? No i co robić teraz? Nie miał krzesełka przy sobie, prawda? Więc wlazł na drzewo leśnej figi.
pomyślał sobie, a raz w życiu, jako starszy człowiek, to nie wypada tak, nie, ale w las, no, żeby zobaczyć Chrystusa. Pan Jezus jako Bóg wiedział dobrze, jakie myśli w sercu ma ten Zacheusz, prawda? Wiedział dobrze. Podchodzi pod to drzewo, staje pod nim i co mówi? Zacheuszu, zejdź z góry. Dzisiaj stało się zbawienie komu? Domowi twemu. Bo ty jesteś też jednym z dzieckiem Abrahama. Tak. I on zszedł. I z wielką radością przywitał Chrystusa. I co powiedział? Panie, połowę czego? Majątku dam komu? Biednym. Tak. A jeżeli kogoś skrzywdziłem, oszukałem, to co zrobię z tym? Cztery razy. Taki był zakon Mojżeszowi. Cztery razy oddaj krzywdę, jeżeli krzywdziłeś kogoś, prawda? Tak. I on się do tego przyznał. I mówił, pół majątku tam dla biednych. A ten bogaty młodzieniec, może jego znajomy, co powiedział? Nic nie powiedział. Odszedł zasmucony, bo nie chciał dać ani grosika przysłowiowego komuś. A biedna wdowa ile ofiarowała Panu Jezusowi? Wszystko, a tam był jeden grosik tylko. To było wszystko. Z tą myślą, że go nie opuści, że ją nie opuści Pan. Tak. Moi mili, opowiem następne doświadczenie. W moim zborze, to jak mówię, mam klasę swoją przy wejściu, to jak tam jest przy wejściu klasa moja. No i patrzy się, przychodzi jeden Pan. Przychodzi jeden Pan, a ja mówię, proszę was, proszę siadać. To on usiadł. A ja mówię, proszę was, tu se mluwi cztery języki. Jakie? No polski, czeski, słowacki, śląski. Ja wszystko rozumiem. No jak pan siada? No i usiadł. Tak. I bardzo mu się podobała szkoła sobotnia nasza. Potem wyszło na wierzch, powiedział, że jest ewangelikiem. On w niedzielę idzie tam, a w sobotę do nas. Bo mu się podoba szkoła sobotnia, bo tam tego nie ma. Bo tu jest studium Pisma Świętego, a tam jest tylko kazanie, a czasami spanie. A, no i on przyszedł, bardzo mu się podobało, głos zabrał. Ja mówię, może pan ma pytania, proszę bardzo. Może pan ma swoje spostrzeżenia, proszę bardzo. Może pan się odezwać. Miał spostrzeżenia, miał pytania. Nabożeństwo się zakończyło. Podchodzę do mojej małżonki, ja mówię, kotuś, wiesz co? Bierzemy tego Pana do domu na obiad dzisiaj. Ona mówi, no wiesz co, może innym razem. I mówię, ale dlaczego? Ja czuję, że chciałam mu pomóc. Bo on wyglądał na Pana bezdomnego. Ona mówi, wiesz co, nie jestem przygotowana. I ja mówię, co? Mój talerz daję jemu, a bierzemy go. I koniec. Mówię, ty jedź wcześniej, a ja z nim przyjadę. No i też tak było. I przyjechała z nim do domu, zgadnijcie, brakło komuś polewki, zupy, czy nie brakło? Nie brakło. Ja nie znam takiej gospodyni, żeby gotowała co do kapki, co do kropelki zupy. Ja nie znam takiej gospodyni. Czy znacie taką? Nie, to bardzo dobrze, kochanie. Tak, dla wszystkich wystarczyło. No i potem rozmawialiśmy i się okazało, że on był pochodzenia żydowskiego. I miał problem. I mu powiedzieli bezdomni, idź do adwentystów, to raz w tygodniu zjesz obiad. On w to uwierzył, przyszedł. I miał pytanie. I mówi, wiesz co, powiedz mi. Ja mu podałem rękę, ja jestem Henryk, on jest Wasyl. Pochodził tam z podkarpackiej Ukrainy, ale mieszkał w Czechach. Starszy ode mnie. No i mówi, wiesz co, czy Żydzi będą zbawieni, czy nie? Ja jestem Żydem, on o sobie mówi. Ja mówię, wiesz co, jako naród wybrany skończył już swoją kadencję. Przez ukrzyżowanie Chrystusa, przez kamienowanie Szczepana. Ale jako jednostki mają szansę na zbawienie. Jeśli co? Jeśli przyjmą Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. No to się cieszę, no to się cieszę. Tak. I wiecie co? I nasz kazondzieja załatwił mu taki pokoik w takim hotelu dla bezdomnych. Bo on tak dowodu nie miał, przepił czy zgubił. No wiecie, jako człowiek bezdomny. No. Ja go potem tam odwiedzałem. I kiedyś przyznał mi się.
I mówi tak: Henie, jakbyś mnie wtedy na obiad nie zaprosił, to ja coś planowałem. Ja mówię: co takiego? Planowałem wyjść od was, jako od egoistów, i pójść na pierwszą lipę i powiesić się. Tak. I wiecie co? Ja powiedziałem to mojej żonie. Widzisz, co by było? Dlaczego nie chciałaś zgodzić się? Ona mówi: no bo się go bała. Ja mówię: słuchaj. Wiecie co? I dobrze, że nie posłuchałem się jej. Gdyby Abraham posłuchał się żony swojej, to do czego by nie doszło? Tego, co jest teraz. Kochani moi, gdyby Abraham podzielił się z żoną swoją tajemnicą, jaką Pan Bóg mu tylko dał, że ma Izaaka ofiarować, to na pewno by nie doszło do ofiarowania Izaaka, prawda? Tak? Ale więc trzeba kogo posłuchać? Boga niż ludzi. Tak, niż ludzi, tak. I wiecie co? I potem tego Pana braliśmy na obiad. Nieraz my, nieraz inni, nieraz też inni członkowie zboru. Potem razem jedziemy tramwajem i on mówi: wiesz co? Ochrzczę się 18 sierpnia. I pyta się mnie: wiesz dlaczego wtedy? Ja mówię: domyślam się. Dlaczego? Bo masz chyba urodziny. Tak, mam urodziny wtedy. Kochani moi. Więc moi mili, jacy ludzie nie będą zbawieni? Egoiści. I bardzo dobrze, że takich tam nie będzie. Tam by chyba drapali te złote ulice, z jakich będzie Jerozolima, prawda? Garnęliby to do siebie, do dziur by to chowali. To jak ten z tego Jerycha, co chował do tej dziury swojej pod namiotem? Bogactwa jerychońskie, złoto, srebro, szaty drogie, prawda? Jak się nazywa? Naaman. Tak, kochani moi. Moi mili, można mieć Boży charakter. Można go mieć w każdej chwili. Można go mieć jak często? Można go mieć dzisiaj, a jutro nie? Można go mieć każdy dzień. Ten Boży charakter, kochani. I ten Boży charakter można objawiać różnym sposobem, tak. Czy to ugoszczeniem kogoś, czy to zwiastowaniem komuś o dobrej nowinie Chrystusa, prawda? Można go w różny sposób mieć. Moja mama skończy w sierpniu 96 lat. Tak, kochani mój. A tato mój umarł, miał 90 lat. Było to w Nysie, tam kiedyś mieszkałem z rodzicami. Leży na swoim łożu śmierci, w takiej słabości już. Mówi do mamy: moja Anielciu kochana, ja będę odchodził. Mama mówi: gdzie będziesz? Co, będziesz stawał? Nie, będę umierał. Tak? Chcesz umierać? No będę, tak to czuję. Będę umierał. Chcę ci podziękować, chcę cię pocałować i potem zamknę oczy. Mama mówi: tak? No to ja ci coś przeczytam jeszcze. Ewangelia Jana, tam rozdział 14, co tam pisze? Ewangelia Jana, rozdział 14, co tam pisze? Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, idę wam je przygotować. A jeśli przyjdę, to co takiego? Wezmę was, abyście byli tam, gdzie? I ja jestem. Tą przeczytała, a on jeszcze ją uściskał więcej. Mówi: no to spotkamy się przy zmartwychwstaniu. Tak? Jeszcze zdążył się pomodlić Ojcze nasz na pamięć i zamknął oczy, kochani. Tak? To było piękne. I to opowiadam moim wszystkim klientom na wszystkich cmentarzach czeskich. Panie, mówi: Panie, ma Pan piękny wiek, Pan będzie miał dużo lat, bo ojciec ma 90, matka 96. A ja mówię: Panie, ja nie będę żył 100 lat. Nie? A ile? Ja będę wiecznie żył. Z Bożą pomocą. Aha! O, to ja bym też tak samo chciała. Oni mówią ci, klienci chciała. Ja ma Pani taką samą szansę, proszę Pani. Tak. I daję im ulotki czeskie, książki czeskie o Panu Jezusie. Tak, kochani moi. Można mieć Boży charakter w każdej chwili, w każdym czasie. Można mieć w szkole, jak tu młodzież do szkoły chodzi, prawda? Tak. Można mieć i na studiach Boży charakter.
Można mieć w zakładzie pracy. Można wszędzie mieć. W sąsiedztwie. Moja mama, to było przed emeryturą, dostała od pani szefowej w pracy w ADM-ie, to jest administracja domów mieszkaniowych, czy mieszkań, jak to się mówi, prawda? Dostała od niej taki przykaz, będzie pani w poniedziałek z pracy zwolniona. Jak w sobotę, teraz do pracy nie przyjdzie. Mama mówi, pani szefowo, no ale miałam sobotę wolną cały czas, nie ma żadnych skarg, są pochwały same, nawet dostała nagrodę pieniężną za bardzo dobrą pracę w tej firmie, sprawowanie się bardzo dobre, dyplom dostała, a tu chcą ją zwolnić nagle. No i proszę pani, ja jestem wolna, ja jestem wierna Panu Bogu i chcę być wierna aż na śmierć i życie. Musi pani przyjść w sobotę do roboty, pewnie to pani będzie w poniedziałek zwolniona. Mama powiedziała, ja nie mogę. Trudno. Mama nasza przyszła do domu, powiedziała nam o tym. Myśmy się w domu modlili za mamę, za tą sprawę. Potem w sobotę na nabożeństwie też się o to modliliśmy. Mama moja przychodzi w poniedziałek do pracy i patrzy, pani szefowej nie ma. Pyta się koleżanek, gdzie nasza pani szefowa? Pani Nowakowska. Po panią szefową przyjechało pogotowie ratunkowe. W sobotę. Tak. I wzięli ją do szpitala i nie ma jej. A jest pani nowa. A ta nowa pani mówi, pani Nowakowska, ma pani sobotę wolną. Na panią nie ma żadnych skarg nigdy. Nie obchodzi mi, kiedy będzie praca wykonana. Ma pani sobotę wolną. I tak było, kochani moi. Pan Bóg zawsze ma co? Wyjście z sytuacji. Ale na co czeka? Na naszą decyzję, kochani. Tak. Czy będziemy mu wierni jak dalece? Na ile procent? Jak można mówić? Ada, na ile procent? Ada, mamy wierni Panu Bogu. Na 100%. Tak jest, kochani. Na 100%. Wtedy Pan Bóg ma szansę nas całą ręką ratować. Bo mu na to pozwolimy. A jeżeli dopuści do uśmiercenia nas z powodu naszej wierności, jaką pewność wtedy mamy? Pewność jaką? Że zmartwychwstaniemy do życia wiecznego. Tak miał pewność Szczepan, prawda? Szczepan był kamienowany, w Dziejach Apostolskich to pisze, i co robił przy tym kamienowaniu? Oni do niego kamieniem, a on do nich pięścią, tak? Czy jak to było? A on modlił się, kochani, tak? Tak. A on się modlił i co powiedział w tej modlitwie? Przebacz, właśnie. Tak, kochani moi, to było coś pięknego. Rozdział 7, Dzieje Apostolskie i może wiersz 55. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I tamci już tego ścierpieć nie mogli, ci sędziowie jego. Pypnęli go za miasto, zaczęli go kamienować, a kamienowali Szczepana, który modlił się tymi słowami. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Tak. Nie mówił, Panie Jezu, pomścij krzywdy mojej i zabij ich, czy coś takiego, ale przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im tego grzechu. A gdy to powiedział, co nastąpiło? Śmierć nastąpiła. Wyziono ducha. Tak. I jest pewne, że ten Szczepan będzie zbawiony. Ale ten Szczepan spotka w niebie kogo? Największego jego bandytę. A kto to był? No Saul Starsu, prawda? Spotka go tam. I powie, Panie Jezu, tego tu dałeś ze mną? Co to za sprawiedliwość? A wtedy Pan Jezus pokaże mu co? Żywot apostoła Pawła. Cały żywot, tak. Ile on cierpiał dla Jezusa. Jak on pokazał w sobie Boży charakter. Dlatego apostoł Paweł co powiedział? Już nie mieszkam we mnie ja, ale Chrystus mieszka. Tak, kochani. Pewna siostra dzwoni do mnie z tego jednego zboru, bo tam jest 5 zborów. Henryczku mówi, przyjedź do mnie i zbieraj mi jabłka na moim ogrodzie. Ja mam nogę w gipsie.
Nie, no dobrze, jak przyjadę z cmentarza, z pracy, to przyjdę. Bo byłem w innym mieście na cmentarzu. No i przyjeżdżam, godzina może koło 8 wieczór, to był październik, to już ciemno, 8 wieczór, nie? Mówię do żony, wiesz co, nie będę nic jadł, napiję się coś, biorę torby i jedę do tej siostry na jej działkę. Na tą działkę zajechałem, to było za jakim, to było może jakie w pół do 10 w nocy. To było za miastem, daleko. No i przeskoczyłem przez bramę i patrzę, gdzie te jabłka. Ciemno! Panie Boże, daj księżyc jakiś, aby zaświecił, nie? Ciemno. Dzwonię do niej. Ja mówię, jakie to drzewo? Gdzie te drzewa są? Budkę poznałem, bo ja tą budkę robiłem, tą budkę nową z jednym bratem zrobiliśmy jej. Jak tą budkę i nową robiliśmy, to wiecie co? Sąsiad jej tam przyszedł. I tak się patrzył. I tak chodził, i tak się patrzył. Ja mówię, co on szuka? Czy zgubił coś, czy co? A wiecie, czego on tam szukał? Butelek z piwa. I mówi, to co, ty im nie dasz piwo nawet? Tym robotnikom? A ona mówi, oni nie piją. I pyta się jej, a ile nam zapłaciła za postawienie tej budki nowej? A ona mówi, nic. To kim wy jesteście, panowie? Tak. A ona mówi, to są bracia moi. Bracia moi w Chrystusie. Wiecie, co ten sąsiad jej powiedział? Takich jeszcze nie widział. I ja mówię, my robimy, proszę Pana, dla chwały Bożej. Za darmo naszej siostrze pomagamy coś. Tak? O, to bardzo dobrze, mówi. Tak, kochanie moi. I ta siostra potem mi zadzwoniła, przyjdź do mnie jabłka zbieraj, bo ona ma nogę w gipsie, ruszyć się nie może. Jabłka zgniją, albo wezmą złodzieje. No ja te jabłka zbierałem. Pozbierałem, wlazłem na tą jabłoń potem. Tutaj trzymałem się gałęzi. Tutaj miałem torbę powieszoną na tym łokciu. Tu miałem telefon komórkowy. Świeciłem, gdzie te jabłka są, bo to była noc. A tu tymi palcami rwałem i do torby wrzucałem. Kochanie moi, tak nazbierałem dwie torby jabłka. Przyjechałem do niej, do domu, to była może po 10 w nocy. I ona chce klękać i dziękować. Ja mówię, nie, bo się połamiesz. Ja będę klękał, a ty mówisz się na stojąco. No i też tak było. Dała mi się napić, ja mówię, ostatni tramwaj jedzie, jadę do domu. I przyjechałem, wchodzę do łóżka. Ona się obudziła. Po 11 w nocy, gdzie ty byłeś? No byłem u tej siostry, jabłka pozbrali. Aha, no dobra, kochani moi. Zadzwonił potem rano do jednej siostry, innej. Wiesz co, jedź do tej siostry, kup jej coś do jedzenia. Po robocie kup jej coś, bo ona ma tylko jabłka. Nie może z domu wyjść, bo ma nogę w gipsie. I pojechała ta siostra. Można czy nie można w taki sposób też? Można. A wiecie co, byłem zmęczony po tej robocie mojej kamieniarskiej. Byłem głodny bardzo. I wiecie co? Zajechałem przed ten ogród i diabeł mnie kusił. Bo diabeł widzi, co my robimy, prawda? I wie, jak mamy cel. I diabeł mnie kusił. Co ty, kluczy nie masz? Będziesz przed bramę przeskakiwał jak jakiś złodziej. Wiecie co sobie pomyślałem? Panie Boże, dojechałem aż dotąd, to idę do końca. Tak. I Pan Bóg pobłogosławił tą właśnie pracę moją. Tak. Można mieć Boży charakter w każdej sytuacji, w każdej chwili, w każdej godzinie, wszędzie i zawsze. Znamy takiego człowieka z Pisma Świętego, każda Ewangelia o nim pisze. Końcówki Ewangelii o tym piszą. Na krzyżu był Pan Jezus, a obok Niego ile krzyży było jeszcze? Dwa. Jacy tam młodszy byli? Jeden był jaki, a drugi jaki? Jednego można nazwać dobrym, a drugiego złym, prawda? I ten dobry Łotr, jak się patrzył na Pana Jezusa, Duch Święty mu przypominał życie Chrystusa. Siostra White, prorokini Boża, pisze w książce Życie Jezusa na temat tego Łotra, dobrego szerzej niż to, co Biblia pisze. Dlatego duch proroczy jest bardzo potrzebny w odpowiednim czasie, aby rozszerzać pewne rzeczy nam.
I pisze, że ten dobry Łot, patrząc na Jezusa, na Jego cierpliwość świętą, na jego zachowanie się, a wcześniej widział Chrystusa, jak na sądzie się zachowywał, prawda? A wcześniej jeszcze chodził za Jezusem i chciał być uczniem Jego, ale radził się kapłanów, ale kapłani go sprowadzili na manowce. I potem zszedł na taką drogę chuligańską, bandycką, może złodziejską, dostał się aż na ten krzyż. I Duch Święty to wszystko przypomina. I potem ten Łot mówi: Panie Jezu, wspomnij na mnie, prawda? Ale wcześniej co powiedział do tego Łotra, kolegi swego? Jak ty śmiesz urągać temu? Ten jest niewinny. A my winnie cierpimy, bo słusznie na to zasłużyliśmy, a ten jest niewinny. Co Boży charakter robi z nami? Broni swego Pana. Tak, tak. I Pan Jezus temu Łotrowi dobremu co odpowiedział? Mówię ci dziś, czyli mówię ci to dzisiaj, że będziesz ze mną w raju. Nie, że w raju będziesz dzisiaj, ale to ci mówię dzisiaj, tak. Bo nawet sam Pan Jezus w raju dzisiaj nie był, bo w piątek umierał, a w niedzielę powstał dopiero, prawda. Nawet do Marii Magdaleny co mówił? Nie dotykaj się mnie, bo nie wstąpiłem do Ojca jeszcze, prawda. Tak. I ten Łot będzie zbawiony. Czyli jak człowiek odda swoje życie Chrystusowi, jak pozwoli Duchowi Świętemu, żeby mu przypominał jego żywot cały, jego szanse, możliwości, okazje, sposobności, jak się podda mocy Bożej, to się podda na zmianę charakteru, tak? Tak samo z nami będzie, kochani moi. Grabarze mi kiedyś schowali na cmentarzu moją teczkę z narzędziami. To jest bardzo kosztowna teczka. Nie sama teczka, ale to, co w niej tam jest. Tam jest złoto w listkach, w takich płatkach. To jest taka książeczka złota, jak pół tej. Złoto w takich płatkach specjalnych, 24 karatowe, niemieckie złoto. Są tam dłutka diamentowe, widiowe diamenty do rysowania. I to mi kiedyś schowali. O tak sobie na żarty czy na złość, nie wiem. I pytam się jednego grabarza: słuchaj, ja tu miałem, no nie ma tego. Ja nie wiem. Drugi mówi: nie wiem. Trzeci mówi: ja nic nie wiem. Czwartego pytam tego szefa grabarskiego: ja też nic nie wiem. I co w tej sytuacji robić można? Płakać? Powiesić je czy co? Modlić je. Tak, bo znam takiego, co się powiesił, bo stracił majątek. To nie jest wyjście ze sytuacji. Siadam przed kaplicą cmentarną na ławce, otwieram Pismo Święte i wiecie, co przeczytałem, jaki tekst odnalazłem? Izajasz 41:10. Znajdźmy ten tekst, kochani moi. Pamiętacie, co tam pisze? Izajasz 41:10. Tak jest. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Podeprę Cię i dam Ci wyjście z sytuacji. Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię i dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości mojej. Wiecie co? Ja mówię tak: Panie Boże, Ty wiesz, gdzie jest ta moja teczka z tymi narzędziami moimi. Ja nie wiem. Ja wiem, że Ty możesz to uczynić, ja ją będę miał. Bo jak stracę, to stracę pracę. I w tej chwili Pan Bóg mi przypomniał. O, dziękuję Ci bardzo. Tak, dziękuję, dziękuję. W tej chwili Pan Bóg mi przypomniał jedną siostrę, też z innego zboru tam. I napisałem jej SMS-kę. SMS-ce ten tekst właśnie napisałem. Bo sobie pomyślałem, ona mieszkała blisko nas. Nieraz się odwiedzaliśmy na rozpoczęcie sabatu, wymienialiśmy się. Pomyślałem sobie, może ma w pracy kłopoty jakieś. I napisałem jej to. Mila Drahomirko, posyłam Ci taki tekst piękny ze Słowa Bożego. Ona to przeczytała, odpisała mi
Miły Henryku, przyszło to w prawy czas. Czyli w odpowiednim czasie to przyszło. Dziękuję Ci moc, czyli bardzo dziękuję Ci za ten tekst. Potem się dowiedziałem, że przeżywała stres duchowy. Przeżywała jakieś załamanie duchowe, prawda? Miała pewne przykrości. I to ją bardzo posiliło. Bardzo się z tego ucieszyłem. No ale mówię, Panie Boże kochany, cieszę się, że moje nieszczęście stało się komuś czym? Szczęściem. Ale Panie Boże mój kochany, ja mojej torby jeszcze nie mam z tymi narzędziami. Więc pomóż mi, ale na tą moją teczkę też odnalazł jakąś, prawda? No i co się dzieje dalej? Przepraszam. I Duch Święty dał mi pewną myśl. Idź do tych piwnic, gdzie wcześniej szukałeś tej twojej torby. Jeszcze raz przeszukaj te piwnice. Tam były trzy piwnice. Pod tą kaplicą, gdzie tam grabarze mają swoje łopaty, kilofy, wiecie, taczki, te deski tam różne. Ja wiem, że szukałem tam już raz. No i nie ma. No i posłuchałem się, idę szukać. Do jednej. Nie ma, przewracam te łopaty, te deski tam leżą. Nie ma, postawiam na to miejsce. W drugiej piwnicy leży taki dywan. O coś podobnego, jak tu macie taki dywan, trochę gorszy, ten jest piękniejszy, nie? I zawsze oni ten dywan rozcielą przed pomnikiem dla tych gości, co przyjadą, jak z pogrzeb, nie? Potem pozwijają go. A teraz tak leżał taki pognieciony, na kupie leżał taki. A na nim drabina jeszcze leżała. Sobie myślę, dlaczego oni tak się zachowują, tak robią z tym dywanem ich. No i wziąłem tą drabinę na bok, tam jeszcze łopata może była, to też odsunąłem wszystko. No i ten dywan tak ciągnę, odsunąłem, patrzę, moja torba tam leży. Z tymi narzędziami, z tym złotem, z tym srebrem, z tą farbą, z tymi diamentami, z tym wszystkim. Panie Boże, dzięki Ci. Kochani moi, wiecie co? Oni się umówili. Jak ja będę reagował? Czy będę przeklinał? Czy będę z nimi kłócił się? Czy będę denerwował się? Kochani moi, jak mam w tej chwili, mam wiecie ile lat? 65. Ani razu w życiu nie przekląłem. Ani razu w życiu. A miałem różne sytuacje do przeklinania, szanse do przeklinania. Ani razu nie przekląłem. O, a oni czekali na to właśnie. Może im wódkę postawię za to? Oni czekali na to. Tak? Kochani moi, można mieć Boży charakter w każdej sytuacji. W każdej chwili. Tu go musimy mieć. Pan Jezus powiedział do Nikodema, musicie się na nowo co takiego? Bo inaczej nie będziecie zbawieni. Tak? Pan Jezus rozpoczął nas dobre dzieło, list do Filipian pisze i dokończy je, jeśli mu na to pozwolimy, kochani. Tak. Niech Bóg wspaniały błogosławi was zawsze, z całego serca wam tego życzę, tej zmiany charakterów na charakter Boży. Amen. Amen.